Witam wszystkich z tej strony Tula, a my jesteśmy w Don't Starve z Charlie. Przepraszam. I tak, słuchajcie. Ja oczywiście waszych komentarzy nie czytałam, bo nagrywam jeden odcinek po drugim. Jak widzicie, jesteśmy w tym samym miejscu. Ale myślę, że pójdziemy jeszcze po jakieś pająki szybko. Tak, te tutaj zostawię, tak jak mówiłam. Może tutaj. Żeby zrobić szybko te przypory do szycia, bo zaraz mi się skończy czapka. I też pisaliście mi wcześniej, żeby tu się przejść tym kamiennym biomem, może tu też będą pająki, także tak zrobimy. Czekam do rana. Może jakieś jedzonko. O, no i super. Bierzemy to. Może tak, może wystarczy. Tak, wiem, że te warzywka tutaj mam. Ale i tak mi nic nowego nie urośnie, także na razie niech one tam sobie są. Przynajmniej mi się nie będą psuć. Chyba. Czekajcie, przy okazji weźmiemy. Drewna nigdy za wiele, tak naprawdę. Ja znowu idę źle, prawda? W górę, w górę! Proszę święty. Powinna być chyba niedługo pełnia. Nie wiem, jak to jest, w którym dniu, ale no... Myślę, że za jakieś dwa dni powinno chyba już być. Warto by iść po Glomera, bo wiecie, co bym chciała zrobić? Oczywiście go zabić, zrobić sobie dzwonek i... tutaj go użyć, koło tych pszczół, żeby ta wielka stopa mi tu ich trochę rozwaliła. Wtedy bym miała jakieś przejście, żeby tutaj dalej zobaczyć, co jest, prawda? No bo tak to wiecznie z tymi pszczołami tam się użerać, no to trochę niefajnie. Idziemy. Tutaj tu widzę też są świnki. Może mi pomogą. Dobrze. Tak patrzę bagna, a zapomniałam, że tu jest ten taki mały fragment. Kurczę. Podwójny kokon? No nieciekawie, nieciekawie. A ja go tak sobie chciałam, wiecie, rozwalić. Dobra, dobra. No ej! Głupia. Malerka. Czekajcie. No tu już bliżej nigdzie nie mam. No. Serio. Gdzie moja broń? No nie, no mięcho, nie? No bo przecież po co coś innego? No i już zamarzam, naprawdę. No chodźcie. Jedna... O, fuck! Sorry. Dobra. Idę go rozwalić w takim razie. No i będziemy mieć pańczynę. Wolę zostawić ten na bagnach, bo... Nie! No patrzcie, wzięła mnie. Cholera, aż tak zamarzam? No, muszę zrobić ognisko. Fuck, no. Niedobrze. No nic. Szybko się chwilę ogrzejemy, wrócimy do obozu. No świetnie, nie? Po prostu nie, nie, bo tu też się wszystko zapali. Nie! Stój, stój! No to. Spaliłam domek. Nie ma młotka, nie? Szkoda. No będzie tak uciekać beznadziejnie. Chciałam ją zabić w sumie, bo jak już tu jestem, no będę musiała z młotkiem przyjść jednak. No także mamy trochę bliżej węgiel. Jakby nie było. No może go pościnam i już... Ja chyba gdzieś tu miałam jeszcze... No patrzcie, jaka ta świnia jest głupia, no. Dlaczego ona mnie nie chce atakować? Co? No idzie do ogniska. No, dawaj mięcho.
I tak już nie masz domku. No już zamarzasz, już. Daj spokój. No w sumie drzewo sobie zatnę. No ej! Dobra, no to nie ma sensu. No nie, muszę tu stać, słuchajcie, no. Dobra, w sumie, no ale teraz to już mi się nie opłaca wracać tak naprawdę. Ale mamy już na przybory do szycia, także spoko. I rano przejdziemy się jeszcze raz po tych bagnach. Może tam już jest jakiś pod... Fuck, pełnia! Dawaj, lecimy. Czekajcie, gdzie ja mam Gloomera? No, już nie zdążę. No, nie ma szans. Tak, tu tą ścieżkę zimą znaleźć. Ko elefant. Nie, wiecie co? Tak czy siak już nie zdążę. Pójdziemy w kolejną noc, a teraz może tego kalifanta w sumie sobie wytropię. Też mi się przyda. No, a tu jest, dobra. Świetliki. Też by mi się przydały. W sumie to mógłby być warg tak naprawdę. Bo ja bym chciała sobie ten plecak zrobić. Też mi napisaliście, żebym sobie ten plecak zrobiła. No ja bardzo chętnie bym go zrobiła. Tylko, że ta sierść, słuchajcie, z tego warga. No serio, że zgubiłam? Jest 50% szans, że wyleci. Także przy dużym szczęściu dwa by musiała zabić. Ale tak naprawdę to mogą być i cztery, prawda? Także no to nie jest takie łatwe, jakby się wydawało. W sumie może bym nie zdążyła po tego Gloomera. No ale dobra. No, gdzie jesteś? Jesteś. O, jak słodko śpi. Nie, ja go sobie zostawię. Niech się rozmnaża, a ewentualnie później zrobię sobie jakąś zagrodę. I... Dobra. No to w takim razie idziemy do obozu. Zrobimy przybory do szycia. Jezus, mam tą mapę teraz ten... O Boże. Obróconą. Krew. Może tu kwiat... O, a co tu się stało, ej? Aha, bo tu są bagna już przecież, dobra. O, tak ma być. A nie. Dobra. To właściwie sobie powieszę. To zjemy. To mi chyba starczy na jeszcze jedno, prawda? Nie pamiętam, ile tych kamieni było. Właśnie po co tam idę, ja już to robiłam. O. Dobra.
to odłóż. Osiem było na pewno, dwa kły. I co tam jeszcze było? I wszystko. Resztę mam. No, no i okej. Troszkę się ugrzejemy. Poczekaj, na chwilę to sobie zdejmij. Zrobię sobie jeszcze jakieś jedzonko może. W sumie. Wow. Rzucę to. 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 Kurde, mało jedzenia mam trochę, tak naprawdę. No ale. I pójdziemy już po Glomera, słuchajcie. No, bo jest kawałek, także zanim tam dojdę, to troszkę minie. Dobra, dawaj to. No nie. No i lecę. Bo szkoda czasu tak naprawdę. Jakaś jabłka tu jest. Jest to szósty dzień. Jeszcze trochę zimy mamy. Ale szczerze powiem, że tego jelenia cyklopa trochę się obawiam jednak. Ej, miałam iść na ten biom kamienny, zobaczyć, czy tam te pająki są, nie? Ej. No ale to jeszcze pójdę. O, kocisz. Nie będę go brała, mówiłam, ja nie lubię kociszopów, bo ich tak naprawdę nie opłaca się trzymać. Właśnie tu mam jeszcze kamienie, mogłam też to porozwalać. Gdzie mam króla? Trochę pozbieramy zapasów, zanim dojdziemy. Już przeszłam. Ale jeszcze mamy trochę czasu, to polecę do króla może. Dobra, szybko, bo one mi się zamienią w świniołaki. O Jezu, ile was. Nie chcesz tego? A nie, bo to jest przecież... Dobra. I nie piszcie mi w komentarzach, widzę, że źle zrobiłam, bo on tego nie bierze. Naprawdę, sama to wiem. Już teraz. Jak mnie to irytuje, jak na przykład tylko wyszukujecie coś, co zrobię po prostu źle, żeby wytknąć i później milion tych samych komentarzy, jakbym nie umiała czytać, no ale okej. Ja rozumiem, no wiadomo, coś zrobię źle, to oczywiście możecie mi zwrócić uwagę, ale naprawdę nie musicie, nie wiem, 10 osób tego samego komentarza pisać. A to sama się skapnęłam, że zrobiłam źle, więc wiecie, no. To jest do tego, do trybu. Dobra. No, bo dobra, już wykopałaś, to trudno. No szybciej, kurde, bo... Zacznę zamarzać i tyle będzie. No. Wiedziałam.
Chodź. Nie zdążę dojść raczej. Kurde, ile tu świetlików, nie? No, coś czuję, że nie zdążę. Będę musiała zrobić ognisko, niestety. Bo będę zamarzać. Tą ścieżką bym poszła, ale... Może się uda. Wrażenie, że nie poszłam za daleko? Dobra, to już mogę skręcić, że tak powiem. Jezu, zawsze tak na ostatnią chwilę po prostu. Dobra. Ciągaj to. Ciebie na razie zostawimy tu może. O. Siedź chwilę. To tutaj. No, przecież przy ognisku stoję, ej! Bez przesady. To tak naprawdę niepotrzebnie wzięłam, no ale dobra. No to teraz wiecie co, jak tam z czasem. Tak, możemy jeszcze spokojnie się przejść na bagna, zobaczyć jak tu te pająki wyglądają. Myślę, że to jest dobry pomysł. Właściwie to może jakieś jedzonko bym sobie wstawiła. Gotuj. Teraz poczekam. Chwilę. Tego też nie musisz już mieć na głowie. Dobra, idziemy. No, zostaw ten garnek. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Pingwiny tak się tu przy tych bagnach rozłożyła, czy to już chyba macki nie ma przy nich. Właśnie. A nie. Dobra, to idziemy na dół. No ale to chyba jeszcze nie będzie. Nie wiem właśnie jak to one szybko się zamieniają, te kokony. Jest potrójny, jest potrójny. Albo wiecie co, to już poczekamy na wieczór. Zobaczę teraz ten drugi jeszcze, jak to wygląda. Aż będę silniejsza. To też powinien być. Też jest. Super. Widzicie? Świetnie. Nie! Boże święty. Przejdźmy może jeszcze tu, zobaczymy. No bo nie ma sensu, jak zaraz będzie wieczór, żebym ja tam się z nimi biła. Jak za chwilę będę silniejsza. Dobra. Więc wracamy tam bliżej. Teraz, który by tutaj wziąć? Może ten bliżej tutaj tych mermów. Tak, ten. Jakieś takie bym musiała sobie zrobić dogodne miejsce. Może tu? Może być. Dobra, robię już ognisko. Trochę sobie nagrzejemy kamyk.
szybko. Okej. Weźmy tak. Kurde, jak ja mam mało kasku, słuchajcie. Ojejka. Niedobrze. A może one się jakoś tak tam... Patrzcie, może się tam pobiją z tą macką. Może ja bym tak... Tu cichaczem. Szybko, szybko, szybko. Cholera. Jest, 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 jest. Uciekaj, 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 uciekaj. No, chodźcie. Ha! Pięknie! Zobaczcie. Udało się. No i... Super. Bardzo ładnie. Mamy pajęczynę, mamy kokon. Teraz właśnie Chester ma tam jedną pułapkę. Chciałem zobaczyć, na ile mi to starczy. Od razu sobie zrobię. No i nie mam trawy, nie, bo później nie będę miała ognisko tak naprawdę. Więc co? Myślę, że moglibyśmy wrócić powoli. O, tu też coś się działo, widzę. Dobra. Tu też pająki walczą, tak? Ciekawe. Wow. Nie, 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 nie. Pająków tu nie ma? I fuck, wiedziałam. Dobra, idę stąd, bo w ogóle... Bo w ogóle... Cholera jasna. Nie zdążę. Mam trochę pochodni. Ja... Fuck. Też sobie wymyśliłam, co? Jezu, daleko to jeszcze? Nie, blisko. Wiesz to? Jezu, co ja robię? Dobra. No! To świetnie. To odstawimy. Tak, to sobie zaraz rano splantuję. Za pamięci. A jedno mam tylko. To, to. No i już to wygląda lepiej. Trochę tych pajęczyn mamy. Jakby nie było. Właśnie, Chester, ty masz pułapkę jeszcze. Dawaj tą pułapkę. Przyda się. Dobrze, to odłożymy. Wiecie co, muszę sobie zrobić ten. Aha, nie mam trawy. Muszę zrobić sobie... Ściągaj to. Kask, bo mi się kończy, nie? Tak to mi chyba nie wyjdzie, coś czuję. Na przykład. Zobaczymy. No, w sumie trochę mogę zjeść. Podaj to. A i kamień zostaw przecież. Może trochę bliżej. O. Trzeba będzie iść po trawę. Niestety. Tak się zastanawiam, czy by na te bawołynie iść też, wiecie, bo... O, no jednak wyszły pierogi, świetnie. Czyli to mięso też może być. No to super. Zrobimy sobie może jeszcze jedno. Się psuje wszystko. Okej. No ej, no przecież przy ognisku jestem. Nie przesadzajcie już tak. Ale super, mamy potrójny kokon, mamy glomera. Teraz go sobie splantujemy. Tamten może zostawię, bo... To sobie zjemy. Pięknie, zdrowie naprawione. Chyba jednak polubię pierogi bardziej, wiecie?
Może jeszcze sobie przerobię na kilka jajek. Dobra. Ten mi się psuje, widzę. O, bo wezmę tę marchewkę, niech mi nie zawadza. O. Dobra. No, szybciej. Dobra, dam jeszcze to ptaszkowi. Daj to. Tak, wiem, że mam teraz tutaj straszny bałagan, ale teraz muszę pomyśleć, gdzie to sobie splątować. Trochę dalej na pewno ode mnie. Może tu postawimy. Mam tylko cztery te pułapki. Muszę iść po trawę, właśnie. Przypomniało mi się. No i super. Tu mam trochę trawy, tak właściwie. Nie będę miał na ognisko. Czekajcie, a gdzie mam te kamienie? To wiecie co, może jeszcze się przejdziemy zobaczyć te kamienie, jak to wygląda. Nie, to chciałam, no ale dobra, jak już wzięłaś. Tu chciałam pienik. Trochę trawy. Zaraz będę zamarzać z nią życia. Dobrze, to idziemy zobaczyć, co tutaj jest. Czy tu faktycznie są jakieś pająki. No możliwe, bo czasami właśnie na tych kamiennych zdarzają się, nie? Takie, wiecie, ze złotem jeszcze. Możemy się przejść trochę, zobaczyć. Tu już będzie koniec, rozumiem. Tak. O! Dobra. Chyba nie, ale no dużo kamieni jest, to na pewno. Także bardzo, bardzo dobrze. Kamieni, złota, super. No widzicie, tu już jest koniec, także chyba jednak... Niestety pająków tutaj nie będzie. No ale spokojnie, mamy już swój kokon, tam jeszcze mam zostawiony na bagnach. Jeszcze by można tam koło świnek zawsze się przejść. O, o wilku mowa, dzień dobry. Daj się kiera. O, 100%, no proszę. Nie, nie będzie, widzicie. Niestety. W sumie to szkoda, no ale... Wow. A to co to, przepraszam? Co? Dlaczego? Patrzcie, jaki bug. Lol. No patrzcie. I poleciał. Świetnie. No nie, tu już jest koniec, widzicie, także tu niestety... Nie będzie pająków, no. Nie, to już jest koniec. Nie ma. Gdzie by tu na te morsy iść, słuchajcie, kurde, no, bo warto by było iść, bo... Zima się skończy, a ja nie będę miała laski.
Boże, gdzie ja idę? W ogóle dobrze idę? Dobrze. Sama nie zdążę do domu. Coś może by warto jeszcze tu zobaczyć, co? Tu na pewno będą też pająki. Albo i nie. Nie, to już jest koniec. Super. Tak, pingwiny. Ale pingwiny to dobrze, że są. No, że jestem prawie w domu. Czy na koniec sobie spojrzymy na mapkę i doradzicie mi, gdzie tu iść? No, 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 o, no, Jezu, zdążyłam w ostatniej chwili, nie? Jak zawsze zresztą. Obawiwal to. Tak, dzwonią oczywiście w kościele. Dzisiaj sobota, no ale i tak dzwonią. Dobra. No właściwie na razie no, nie ma sensu nic z tym robić. No już dobrze! No to mogę sobie w sumie trochę zjeść. Też mogę wypełnić garnek. Dobra, słuchajcie, patrzę na mapę. I teraz doradźcie mi już przed kolejnym tygodniem, gdzie by tutaj iść na morsy. No tutaj wiadomo, są bagna, to nie będzie. I co my tu mamy? Tu mamy te kamienie, gdzie tu już jest właściwie koniec, więc tu też nie będzie. Ja myślę, że tak. Ewentualnie gdzieś mogłoby być tutaj. Nie wiem, jakie to tu jest duże, ale mogłoby być tu. Według mnie. No tutaj już też raczej nie, bo tutaj jest ten biom, wiecie, liściasty. Tutaj sawanna. No i ewentualnie ja bym obstawiała jeszcze, żeby przejść się tutaj. Nie wiadomo, co tutaj jest. No tu jest ta pustynia, ale co więcej, tylko przez te pszczoły się przeprawić. I myślę, że chyba tak zrobię, że zrobię dzwonek i spróbuję go tutaj użyć. Może trochę mi porozwala, nie? No. Ale piszcie, co wy o tym myślicie, gdzie tutaj mogą być morsy, no bo szkoda, bo zima się skończy, a no laski mieć nie będę, też nie wiadomo, czy by mi wydropiło, prawda, no im szybciej, tym lepiej. Także cóż, no ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i do usłyszenia w kolejnym, pa, pa!